Dobrze, więc rok 2017 był dla nas bardzo ciekawy. Mieliśmy szereg bardzo ciekawych, interesujących premier gier, zaczynając od Horizon Zero Dawn w marcu. Nowa marka z dużego studio Guerrilla Games, który był odpowiedzialny za grę serii Killzone. Bardzo ciepło przyjęta przez graczy. Mieliśmy kolejną wersję Uncharted, Zagubione Dziedzictwo, chyba jednej z takich ulubionych marek, jeżeli chodzi o posiadaczy PlayStation 4. Spodziewamy się Gran Turismo Sport w październiku, Playlink, nowy sposób grania oraz nowe gry dla PlayStation VR. Natomiast nasza perspektywa jest trochę inna. My rok finansowy zaczynamy w kwietniu, kończymy z końcem marca, więc to jest dopiero, tak powiem, połówka roku. Jesteśmy w połowie naszej aktywności i w tym, powiedziałbym, najciekawszej połowie, więc najlepsze rzeczy dopiero przed nami. Dla PlayStation najważniejsza jest innowacyjność i myślę, że to jest dosyć mocno zaakcentowaliśmy w zeszłym roku, kiedy wprowadziliśmy na rynek dwa innowacyjne produkty, PlayStation VR, czyli takie pierwsze wejście w konsumenckie podejście do wirtualnej rzeczywistości, oraz PlayStation 4 Pro, czyli pierwszą konsolę, która dostarcza sygnał w 4K. W tym roku chcielibyśmy kontynuować, czyli skupiamy się ponownie na PlayStation 4 Pro, na PlayStation VR, ale również, tak jak wymieniłem wcześniej, na Playlink. To jest nowa kategoria gier, która pozwala wejść do świata PlayStation osobom, które są nieco mniej zaangażowane w całą branżę. Tak? Główna zmiana, czy innowacyjność, dotyczy interfejsu. Tutaj odchodzimy od tradycyjnego sterowania kontrolerem DualShock, wymieniając to na telefon, na smartfon albo tablet. Wiele osób może uczestniczyć 4, 5, 6, nie ma ograniczeń nieposiadania 5 czy 6 kontrolerów do gry. Gry są z innych gatunków, gry są ciekawe, również dla rodzin, dzieci, graczy mniej zaangażowanych, więc ja osobiście wierzę, że to będzie taki nasz prawdziwy hit, jeżeli chodzi o sezon gwiazdkowy. Pierwsza z gier nazywa się To Jesteś Ty, jeżeli chodzi o serię Playlink. Ona jest dostępna dla subskrybentów naszej usługi PlayStation Plus do pobrania bezpłatnie już od lipca, więc mamy dane, widzimy, jak wiele osób już gra i testuje pierwszą z playlinkowych gier, To Jesteś Ty. I na razie jesteśmy naprawdę zdumieni i bardzo zadowoleni, jak wiele osób próbuje spać czegoś nowego, jeżeli chodzi o gatunki gier. Dla nas to jest bardzo dobry sygnał, branża musi się rozwijać, branża musi szukać nowych rozwiązań. Gry, jak tak jak mówiłem, innowacyjność, bez innowacyjności ta branża nie będzie się rozwijać po prostu. Tak więc tak, jesteśmy zadowoleni, natomiast z niecierpliwością oczekujemy już, kiedy pełen tak zwany line-up gier pojawi się w tym roku na rynku.